Krzykiarz, witam się z wami bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Need for Speed Payback na moim kanale. Jak sami pamiętacie, w ostatnim odcinku pojechaliśmy sobie tym haszmobilem i mieliśmy dojechać na miejsce. Zatrzymaliśmy się na takiej oto górce, nie wiem czy pamiętacie, ale pewnie pamiętacie ci, którzy oglądali. Musimy dojechać na miejsce. Zaraz ruszymy, ale zanim jednak to. Nie wiem jak masz na imię, w każdym razie masz ksywkę, na pewno się, na YouTube się nazywasz XD. Prosiłeś mnie, żebym cię pozdrowił na odcinku, tak więc cię pozdrawiam. I też dziękuję ci za aktywność pod filmami, bo zawsze komentujesz te filmy z Need for Speed'a, póki co te dwa. Komentujesz, piszesz do mnie, bardzo fajnie, dzięki za to, bo naprawdę to jest bardzo miłe dla mnie. Samo dla rozwoju kanału, że jest przynajmniej, że jest kilka osób, które zawsze napiszą komentarz, które są aktywne, które widać, że oglądają filmy. Więc oczywiście mordeczko, że cię pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję. A my zaczynamy i jedziemy do miejsca docelowego. Jako szczyl ganiałem za tymi, co podkręcali bryki. Nauczyli mnie pokonywać zakręty na szybkość. Gangsterska przeszłość. Oczywiście mam nadzieję, że odcinki z Need for Speed'a wam się podobają, bo mam taką po prostu nadzieję. Jeśli tak, to napiszcie, tak jak zwróciłem ostatnio, co sądzicie o długości materiału. Czy może być taka długość, bo mówię, krótszych nie dam rady, bo wtedy bym nie zrobił tego wszystkiego, co robię na tym 40-minutowym odcinku, więc do was jest pytanie, czy na przykład chcielibyście, żebym więcej razy dzielił odcinki na krótsze części, czy żebym zostawił jeden długi materiał, który się przynajmniej ja wolę, jak mam oglądać, to wolę oglądać taki materiał dłuższy, ale jeden materiał niż kilka, ale to nie ja oglądam, znaczy ja też oglądam moje materiały, ale robię to przede wszystkim też dla was, więc napiszcie sami, co o tym sądzicie, tak was prosiłem pod ostatnim odcinkiem, a my teraz już robimy sobie tutaj driftik. 38 tysięcy punktów to jest cel, wiecie. Myślę, że to nie będzie problem do zrobienia z taką ilością punktów. Spokojnie damy sobie radę. Też zauważyłem pod ostatnim materiałem, że niestety, ale głos tak trochę się kijowo nagrał. No już mam zrobione. Więc po prostu, no teraz myślę, że zobaczymy po tym materiale, jak będzie z tym głosem. Myślę, że moje takie teorie, które miałem gdzieś tam w głowie na ten głos, żeby lepiej to było na odcinku, myślę, że się teraz sprawdzą z tymi napisami. Myślę, że głos też będzie lepszy. No ale to zobaczymy. Tyler, to naprawdę ty? Hej, Mac. Kopę lat. To było ciężkie pół roku bez naszej ekipy. Nic mi nie mów. Mac, mam pewną robotę na oku. Wracasz do gry? Wal do mnie jak w dym. Tak po prostu. Stęki, tak jak mówiłem, pomijam. Z tego względu, że zajmują one czas, a myślę, że w większości osób te scenki nudzą, niż raczej dają jakiś tam fanu przy oglądaniu. Więc scenki sobie pomijamy. Trzecia w nocy. Ulala. Trzecia w nocy. Mamy zawieźć Jimmy'ego do lekarza. No dobra. Myślę, że to zrobimy na spokojnie. Gliny. No niedobrze, niedobrze. Mile, musisz teraz! Cześć, to Tyler. Masz chwilę? Tyler? Hej, siedź na miejscu. Jak zakrwawisz siedzenie, przysięgam. Hej, tak. No zobaczmy. Ładnie przebiłem driftem. Dobra, lecimy. Jestem trochę zajęta.
zajęta. Na stóp gliny nie dorwał po drodze. Ta jest pod ścianą, skoro cię ktoś. Bo to jak nas dorwą gliny po drodze, to będzie słabo trochę. Teraz będziesz mi sprzedawać pana Tylera. Myślę, że to i tak jest początek gry, więc w tym ruszą. Jest teraz w familii. Na samym początku gry. Do mnie odpada. No, daleko jeszcze. 400 metrów. Ups, troszkę sobie przejechałem. Ale to się nie stanie, bo... W sumie sobie mogłem skrócić tam, ale już trudno. Mówcie, że jesteście odejmy. I tak. Najważniejsze, że dojechaliśmy. Ulala, mam nadzieję, że tutaj będziemy musieli... No proszę, no jadę z... Proszę was, no gliny, odpuśćcie. Czyli tak je zrobię i tak, ale... No ale kurczę, te gliny wkurzałem coraz bardziej. Nawet na moim głównym koncie gram jeszcze, nie... Jak grałem, to też tak samo, tak mnie te gliny już po którejś mi się wkurzały strasznie. Bardzo mi denerwujące są gliny, no ale... Ale za to w sumie nie jest aż trudno tak z nimi. Łatwe są do pokonania gliny. Ale łatwe są do pokonania, ale tak jak wspomniałem, wkurzające przy tym. Powiedz mu, że... I, aha, zapomniałem dodać, że... Zapomniałem dodać, że jutro ze względu na to, że jest 31 grudnia, że ze względu na to, że jest jutro 31 grudnia, odcinka nie będzie, bo myślę, że jak większość tutaj z was albo gdzieś tam idziecie na imprezę sylwestrową, albo sami organizujecie, więc po, ja sam powiem, że idę na imprezę, więc od razu mówię, że... Mówię wam, że... No, że odcinka po prostu jutro nie będzie, bo będę na imprezie i nie będę miał jak nagrać. Dlatego odcinek będzie na dzisiaj, a jutro... Jutro po prostu z racji tego, że Sylwester, odcinka po prostu nie będzie. Po prostu odcinka nie będzie i tyle. 11.35, dokąd teraz zmierzacie? Jedziemy na południe, pierwszy sygnał. Przyjęła, na południe, pierwszy sygnał. Kurczę, ale ten gliniarz mi tutaj wyszedł. Dobrze. Będę jechał tutaj w bok. Próbujemy zjechać na bok. To wam się coś nie udaje. Dobra, na chill już zrobimy. Już staję. A to trochę głupie jest, wiecie, że te gliny, jak jest 600 metrów, czy tam 500 do końca pościgu, to one już stają i nic nie robią. To jest głupie troszeczkę. Dobrze. Jess, hej. A więc, jeśli chodzi o twój głupi plan... Nie jest... Ta? Spotkajmy się. Gdzie jesteś? Wiecie co zrobię? Jeszcze na szybko jedną rzecz. Na szybko jeszcze jedną rzecz. I mam nadzieję, że przez to będzie wam się lepiej oglądać. Wycofałem się właśnie przez takie kłopoty. Zmienię jedną rzecz. Wystawia kierowcę w gonitwie. Więc musimy tylko pokonać wszystkie ligi uliczne w Silver Rock. Mac się zajmie driftem. Stary, dobry Buick GNX z 87. To jest dopiero kozacka fura. Nawet po 30 latach. Miałem...
Znaczy nie do zmiany, tylko do wyboru. Do zmiany, w sensie, znaczy do zmiany auto. I że będzie teraz wam się lepiej oglądać w takim sensie, że będzie bardziej atrakcyjnie, bo nowe auto. I wiecie co, jeżeli chodzi właśnie o to auto, to jak grałem na moim wcześniej na koncie, wybrałem to auto i miałem dylemat, tego w ogóle nie brałem pod uwagę, tego Volkswagena. I miałem tak, pod uwagę brałem albo tego Buicka Grand National, albo Honda S2000. I wiecie co, ostatnio wziąłem tego Buicka Grand National, więc wiecie co, tym razem wcześniej miałem wziąć Hondę, wziąłem jednak tamto, miałem wybór pomiędzy tymi dwoma tamtymi, to tym razem wezmę sobie po prostu tą Hondę. Ale fajne autko. Volkswagen Beetle z fajną super konstrukcją. No dobra, zobaczymy. Dobra, doigrałeś się, skopię ci tyłu. Zobaczymy. Co powiesz na to, przybliżenie? Nieźle. Zobaczymy, czy wystarczy do utrzymania. Mam nadzieję, że wygram z rakiem. No dobrze. Dobra, tutaj pyk. Pyk. Wow, ale śmieszna sytuacja, że kurczę, auto terenowe takie wziąłem na maskę, że byłem już w stanie podważyć. No, śmieszna sprawa. No więc tak jak wam mówiłem, teraz będzie troszkę atrakcyjniej, ponieważ będę miał tą Hondę. Więc mam nadzieję, że nowe auto też wam sprawi fan przy oglądaniu. No spokojnie, zrobimy rawę. Tutaj, kurczę, myślałem, że będzie problem, a jednak spokojnie go przeganiamy. Ledwie co się w ogóle mieści tam na minimapce. W lewym dolnym rogu, jak ktoś nie wiedział. Jest minimapka. Nie? O kurczę, ale tu se skrócił z Kubany. Wow, no ładnie sobie skrócił, żeby nie jechać przez te serpenty. No ale ja tam miałem punkty kontrolne, więc nie mogłem, no, ale i tak spokojnie już. Całe 500 metrów. No i spokojnie, i pięknie, wygrywamy. Oh yeah, pięknie. Spoko jest ta Honda, wam powiem, 14 tysięcy. Okej, rozumiem, no wiem co robią karty speed. Środkowa niech będzie w sumie. Przyspieszenie, jak dla mnie spoko. Wyposażamy i pięknie. Pierwsza moja karta speed. Gdzie się podzieli? Pojechaliśmy do salonu szukać terenowych kółek. Raf tego nie posiadał. Kuman. Tak jest. Stać cię na to? Pożyczę ci kasę. Nie. Czyli jak dobrze rozumiem, teraz będziemy... Tak myślałem. Będziemy musieli kupić auto terenowe. I... Który ci się podoba, Mac? Wiecie co? Zobaczmy sobie, jak wygląda jeszcze nas tak wizualnie może. Ostatnio... Wiecie co? Ten Land Rover... Wiesz co? Nie wiem, nie podoba mi się. Zresztą to auto wygląda takie bardziej szybsze, będzie lepsze. Ostatnio, jak grałem na moim głównym koncie, nie podobał mi się ten Land Rover i wizualnie, i po prostu nie chciałem mieć takiego auta i wziąłem z tego względu Subaru i naprawdę nie żałowałem, bo tu Subaru jest naprawdę kozackie, więc wezmę to Subaru. Subaru myślę, że będzie lepszy, przynajmniej według mnie. Ja wolę tam Subaru. No, o kurczę, no to ciekawie. No, takim autem z Jazz będzie ciężko wygrać. Chociaż zobaczymy, no może będzie tak jak z Rawem, że będzie mi się wydawało, że będzie ciężko, a i tak w sumie nie było aż tak ciężko. Wybierz ulicę, jak nam na przełaj. Wszystko się okaże.
ją. Aha, bo ona jedzie normalnie przez ulicę tym autem do ucieczki. A ja sobie mogę jechać terenem. A, to spoko. To jeszcze mam szansę. Dobra, spokojnie, myślę, że to zrobimy. Łapałem różne puchy, żeby zarobić. Czasem nawet dla familii. Zaryzykowali i przegrali. Robiłeś, co musiałeś. Przyjazd do Ameryki to było jedno wielkie ryzyko. Wow, wow, wow. Jak wiesz, że wygrasz, to żaden hasł. Ty masz swoje interesy. Nie potrzebujesz. Dlaczego w to wyszło? Szybciej. Gdzie jest Jess? O cholera, ona już tam jest. Jest ściekły i zmiany na Navarro. Będzie nas potrzebował. Myślisz, że mamy szansę? Po tym wszystkim nie odzywał się. Ale jeszcze w sumie może mi się uda. To wierzy, że może być. A ja wypuszczę brata, szanowna mama. Wiem, tu ja zaraz co tam. Będę was wspierać tak długo, jak nie będziecie wypuszczać. Myślałem, że ona jest. Nie dla was. Nie, wyobrażałem sobie, że jest w innym miejscu, ale jednak się pomyliłem. Easy peasy, lemon squeezy, wygrywamy. 14 kafli. Na moje konto, brawa, tym razem karta po prawej, Nitro i Outlaw, więc wow, card speed, aha, i nie mogę jej użyć, tylko muszę ją wysłać do garażu, serio, to tak trochę bez sensu, no ale dobra. Przyznaję, nie myślałam, że ci się uda. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Racja, dziękuję. Ale ja wolę jednak zostać na drogach. Dobra, i teraz... Właśnie, bo... Chciałem sobie wziąć tam moją kartę. Co tam? Ładna fura ma. Może przyprowadzisz ją do garażu? Zaraz będzie. Okej. Okay. Idealnie weszliśmy w bramę. No i sztos. Zrobiłem dla was trochę miejsca. Tak, wiem, co się robi w garażu. Stylingujcie je, pomalujcie, popracujcie nad stylem. Spróbujcie co nieco ulepszyć. Zobaczcie, czy wyciągniecie z aut coś więcej. Wala się tu trochę części. I o właśnie, tutaj sobie zamontuję tą kartę. Tutaj nic już nie mam. Dobra, chyba. Co tam masz, Raf? Tutaj na pustyni znam dwie ligi, godne twojej uwagi. Pierwsza to liga wyścigowa o nazwie Cmentarna Załoga, którą kieruje La Katrina. Banda dzieciaków z obsesją śmierci i skłonnością do dramatyzmu. Cmentarna Załoga. Mak, druga liga jest dla ciebie. Liga 73. Druga liga? Terenowa ekipa, na terenowa. Stoi jakiś typek o imieniu Liga 73. Udo. Ostatnio zaczęli się ścigać wokół lotniska i rozwalać moje prototypy. Wiecie co? Zrobimy sobie w tym odcinku ligę 73 sobie zrobimy. Rozumiem. Ten samochód, ja wiem gdzie on był, bo znaczy w sensie tak, o i od razu speedcross mamy, tak? Tak. Misja będzie dostępna później, no. Ale wiecie co, pojedziemy sobie jeszcze do garażu. Znaczy do warsztatu po to, żeby ulepszyć sobie trochę auto. I zrobimy sobie w tym odcinku Ligę 73. Rozumiem, wiem co się robi. Bierzemy coś takiego, co mi da najwięcej. Tutaj na pewno te karty nie. Ligę 73 i rzucić im wyzwanie. To jest bardzo dobra karta w sumie. I... W sumie mógłbym wziąć tą kartę i wezmę, wiecie co, bo i tak ten hajs mi się zwróci potem z wyścigów. A zobaczmy, czy dostawy nam będą działać, czy nie. Rozumiem. Nie, nie, jeszcze nie mamy dostaw. Co to jest? Okej, dobra, 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 dobra. Hej, dzieciaki! Podobno w Fortune Valley można znaleźć nowe porzucone wozy. Czyżby nie udana transakcja? Kilometry za miastem, jak okiem sięgnąć tylko niebo. Liga 73. Liga 73. No spoko. Tu można poczuć wolność. 150 na godzinę i 3 metry nad ziemią.
No fajne intro. Nie ukrywam, podobało mi się. Co my tutaj mamy? Udo. Świeże mięsko. No, Udo i mówi świeże mięsko do nas, no to. Dam znać, w co bym poszedł. Jeśli podobają ci się notowania, odstawimy. Wygraj, a nawet podzielę się z to. Świeże mięsko wiadło. Podziękuję. Uważajcie, umiem się odgryźć. Dobra. No to lecimy. Czas na show! Tutaj wyprzedzamy. Razorback, żegnaj. Będę wypalać pistolet. Gearbox. Spadaj na drugie. Samo. Nie. Fajne, nie mam. Nie. Skrócimy. Teraz idziemy, trochę mnie wywaliło na bok, wiem, że łatwiej by mi było jechać po normalnej ulicy, ale mnie wywaliło trochę. Uuu, skok. Dobra, i drifting ciśniemy. Lecimy z tematem. No, zostało, myślę, że spokojnie to zrobimy. Tylko się nie daj. No dobra, już koniec wyścigu, 500 metrów. Easy peasy, lemon, squeezy. Uuu, pierwsze miejsce. No i spoko. Dobra. Prędkość. No też mi na pewno coś da, no właśnie. Ile tutaj mamy? No, myślę, że w tym odcinku zrobimy sobie Ligę 73. Całkiem znośnie, świeżaku. Jeszcze polecimy do warsztatu. Może będą jakieś nowe, fajne karty. Tak zrobimy z ciebie jeszcze offroadowca. I tu się mylisz, brach. Ja się z tym urodziłem. Fajna karta. Fajnie, spoko są te karty w sumie. Szalone to jest u niego to, co potrafi zrobić z silnikiem. Czy on ci sprzedał ten tekst? Dobra, wezmę tą i jedziemy na wyścig. Ta wygrana to nie był fart. Trasa. Pójdę szybciej. Jum. O. Wątpię, że to tym autem zrobimy. Życzę szerokiej drogi. Tu opiekunka. Mówi się o szansach i niebezpieczeństwie. Dwa dni temu tak jest szybciej, nieznany niż kierowca zajął pierwsze miejsce w wyścigu Pumwil. Podobno niektórzy oczekiwali zupełnie wyniku. Długości trasy. Miejscowy kierowca o ksywce Kobra zakończył wyścig, jadąc karetką do szpitala. Czempionie, ulice mówią, jedź wolno. Pyk. Jedź dumnie. Jesteśmy. Uważaj na martwe punkty. Kurde. Dobra. Utrzymuj się na pierwszym miejscu. Do zrobienia. Myślę, że jak najbardziej. Zrobimy. Liga 73, tutaj Udo. Żarty się skończyły. Skopcie mu ten tyłek. Tak jest. No dalej, przystańcie się ze mną. Dobra. Lecimy, moi drodzy. Lecimy ją. No już pierwsze miejsce. Tylko wiecie co? Znaczy drugie w sumie, już prawie pierwsze. Dlatego Bela. Bel nie kurzał w ostatnim wyścigu. Na początku. Skup
zjebani są nie trochę. Dobra, widzicie co tutaj zrobimy. Zrobimy w taki właśnie sposób. Stoi powodzenia braku. Dobrze, to może tutaj było trochę chamskie, ale jak nie to się wróża, to ma problem. O, no to lecimy. 4 km, zrobimy to. Zrobimy, myślę, że na spokojnie. Sobie zrobimy. Zakręt. Tam drift. Jedziemy. Uuu, skocznia. Pyk! Erma! Erma! Dobra, myślę, że to spokojnie. Nie wiem, w sumie. Chciałem tam tędy, gdzie jadą. Tym można łatwiej sobie przez krzaczki skrócić. W sumie wiem, że po tych, tych bardziej takich ulicach, tak powiem, wydeptanych jest, że szybciej można jechać. Ale z drugiej strony patrząc, to wolę na pewno jechać po tych niewydeptanych ulicach, po tych krzaczkach i mieć krótszą trasę. No bo nie ukrywajmy, no zobaczcie jaka jest różnica pomiędzy takim skróconym takim przez krzaki i przez te wszystkie tutaj pustynne rośliny, a po tej takiej drodze wydeptanej, no myślę, że to zrobimy. O, ale wszystko, a jednak nie myślałem. Myślałem, że tutaj wyskoczymy, a jednak trzymaliśmy. Dobra, zrobione. Pyk. I pierwsze miejsce. A jeśli wpadnie, fajnie. Uuu, już 8, to grubo poleciało. Ale odejmij nam nitro, odejmij nam nitro. Hamulce i prędkość tutaj jest. Ile teraz mam? Nie, wiesz co, nie, dam sobie to, dam sobie. Bo tam nitro w aucie terenowym, znaczy wiadomo, że jest przydatne, ale... Ale nie aż tak bardzo jak w wyścigowym. No i słuchajcie, już... Już tutaj... Połowę ligi mamy zrobioną. Także fajnie, ale jeszcze sobie skoczymy. Wiesz co, po każdym wyścigu jak dostaję hajs, wolę sobie coś tam dodać do auta. I dostaliśmy jeszcze pakiet. A to w sumie jest spoko karta, więc tą sobie wezmę. I dostaliśmy dostawę, z tego co widziałem. Podstawową chyba. Tak, dwie aż. Dobra, wow, to super. No zobaczmy. Uuu, 20 tysięcy. No to, słuchajcie. No to bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No i słuchajcie. Teraz jak sami widzicie. Zrobię sobie w sumie. To mi fajnie dodaje. Wszystkiego. A to? To biorę to. Ciemno. A to mi coś daje? Nie, to mi więcej zaniża raczej. Karty, od razu widzę, że mam karty na wymiany i wiem, że to się da wymienić karty, bo już to robiłem nieraz na głównym koncie, ale wiecie co, nie będę co tego robił. Bo i tak to auto jest dobrze zrobione. 21 tysięcy mamy w kieszeni, więc na razie nic nie trzeba. Zresztą to auto do terenu jeszcze będzie na wiele, wiele, wiele wyścigów, uwierzcie mi. A też wcześniej na głównym koncie nie wiedziałem na początku, że są coś, jeżeli jest coś takiego jak dostawa, tutaj już jestem o krok do przodu, mogę tak śmiało powiedzieć. Jeżeli chodzi o te dostawy, bo no bo po prostu jednak na początku taki na przykład boost o 20 tysięcy na początku to już macie jedną kartę speed plus jeszcze te wymiany, te karty na wymianę i no te pierdoły tam do auta, ten dym z nitro czy coś, to wiecie, to już jest pierdółka tak naprawdę, ale tak biorę ten zakład, ale
To jest bardzo przydatne, szczególnie na początku. Potem to, wiecie, tam 20 tysięcy, jak już macie tak, nie wiem jak wy, ile wy macie klasy, ale na przykład na głównym koncie mam cały czas po 1 200 000, 1 300 000, więc no na takie 20 tysięcy, to wiecie, połowę tego, czyli jak chcę jeszcze raz, połowę tego, czyli 10 tysięcy mam za sprzedaż karty Speed, która ma 18, więc wiecie, to dam 10 czy te 20 tysięcy, to zupełnie inny, tak mogę nazwać, przelicznik na takim koncie na początku, a na takim koncie, gdzie już macie zrobioną całą kampanię. Teraz jeszcze raz, tylko muszę lepiej skręcić. Ale co tutaj porobię? Nie, no to tutaj porobię. Co tam się robisz właśnie? Pyk, pyk, pyk. 4 jeszcze obiekty muszę wybrać. No, dobrze. Stawię. Dodatkowy hajs. Co nie wygląda na stronę. Dobrze ci idzie, Bakatak! Tutaj jeszcze będzie do zniszczenia. I te krzaki z tym się nie liczą. A szkoda w sumie. Ale z drugiej strony byłoby to za łatwe. Pyk. No i jazda. Jestem, ale nie w głównej drodze. Komand, dajcie mi jakieś obiekty, które zmieszczam. O, nie, jak teraz mnie wyprzedzi ktoś. Ale w sumie. O, tak. No, super. I ja cię dziękuję. Ale zrobiłem faila. No, niestety. Nie udało się, a szkoda, ale mamy Outlawa, więc jak najbardziej. I już mamy auto wylewelowane na 200. Dobra, ostatnia misja i będziemy mieli zrobioną ligę 73. Pojedziemy sobie... Tutaj jest ten wyścig. To znaczy, że będę mógł skopać ci tyłek. Zróbmy tak. Pokonaj mnie, a wtedy ja powiem ci, gdzie szukać wraku. Powiedz tylko, gdzie i kiedy. No, a to będzie wyścig z tym bossem, z tym Udo całym, więc myślę, że zrobię to. Przynajmniej tak myślę, że nam się uda. Powinno nam się udać. Dojeżdżamy. Trzeci poziom reputacji w sumie, to nieźle. To całkiem nieźle. Tutaj jest billboard. Doskonale o tym wiem, ale te rzeczy, te wszystkie billboardy i inne rzeczy będziemy sobie naprawdę robić później. Teraz po drodze będziemy odkrywać te rzeczy, a później będziemy sobie je robić, bo po prostu na początku szkoda na to czasu i po prostu jest masę innych rzeczy do zrobienia, więc później będziemy to robić. A teraz ścigam się z bossem tej ligi, czyli z ponem o imieniu Udo. Albo ksywie Udo. Udowo. Imię. No dawaj, świeżaku. No to jazda.
Pojedynczy skok 60 metrów. Ale wiecie co, skoro dają taki, żeby na 60 metrów zrobić skok, to na pewno gdzieś musi być taka skocznia, gdzie można będzie się wybić w cholerę i to zrobić. Tutaj na przykład też się można, ale tutaj 60. Co? Zrobiłem tutaj nawet, na tym 60 metrów. Nie spodziewałem się tego. No ale spoko, dla mnie już fajnie, bo dostaję te dodatkowy hajs, czego mi się nie udało zrobić w tamtym wyścigu wcześniej. No ale fajnie. Dodatkowy hajs wleciał. Więc całkiem przyzwoicie i fajnie. Spoko to jest. Co? A bo tutaj na okrążeniach gdzie jest. Dwa okrążenia mam tutaj. A tutaj pewnie też można było na tej skoczni zrobić sobie te 60 metrów tego, ten challenge. No to my lecimy dalej. No tutaj po drodze to. Po drodze to zawsze szybciej. Dobra odpowiedź. Przynajmniej tyle teorii. Rzeczywistość nie jest taka. Ciekawe, gdzie się kończy. A, tutaj się kończy. Powtórz, że jestem mocny w gębie. Ciekawe, jak czy okrążenie jest zrobione do tego samego miejsca, bo czasem w niektórych grach jest tak, że okrążenie jest zrobione od innego jakiegoś miejsca, więc nie ciekaw. No. I tutaj sobie zrobię tak samo mój skok. Nie wiem, czy tak długi aż jak tamten, ale też skok. No i? Jesteś nadętym bufonem, ale umiesz jeździć! Ulala. Nie wiem, czy wy słyszycie te fajerwerki, które od wczoraj w ogóle... Napiszcie w sumie, jak jest u was. Bo u mnie od wczoraj wieczorem tak nawalają fajerwerkami. No codziennie słyszę. Od wczoraj wieczorem słyszę. I tu rano, rano słyszałem chyba kilka fajerwerków. Jakoś po południu kilka i właśnie teraz już tak. W sumie wieczorkiem też kilka. No to już nie pierwszy zresztą fajerwerk, który słyszałem wieczorkiem. Więc ludzie już świętują Nowy Rok. Dobra. Słuchajcie. Liga skończona. Ale combo. O kurczę. No super karta, nie? Liga ukończona. Pokonana liga. Bardzo, bardzo się cieszę. Nowe auta. No zobaczymy jakie. Zobaczmy. Dodge Charger. Co następne? Nissan GTR Skyline. Co jeszcze? Nissan tak samo jakiś. 180 SX Type. Coś tam. Wraki. Okej, okay, dobra. Wiecie co? Wraku, jak sami widzicie, jest tutaj wrak. Wraku poszukamy sobie w następnym odcinku. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja tak powiedziałem, jutro nie będzie odcinka z tego względu, że po prostu jest Sylwester i nie będę miał w stanie jak nagrać, więc od razu wam życzę stąd szczęśliwego nowego roku, spełnienia marzeń, pomyślności, nowych fajnych wrażeń, miłych, nie wiem, fajnych miejsc, żebyście odwiedzili w tym roku. I co? I to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić lajka oraz subskrypcji. Oczywiście możecie też skomentować film. No i co? Ja się z wami żegnam. To by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie i cześć.